na tym, że ktoś marudzi czy nie marudzi. Moi drodzy, bo stream o godzinie 18.55 się skończy z tego względu, że lecę do opery. Chciałbym wam jak najwięcej poopowiadać i skupić się na tym, co się tutaj dzieje. Tak więc witam bardzo serdecznie wszystkich na trzecim streamie z mojego wyjazdu do Lwowa i z tej wyprawy. Z tego względu, że teraz tak będę mocno w telegraficznym skrócie opowiadał wam o tym, co się dzieje, o tym, co się działo. To też jakby nie będę się witał indywidualnie. Tutaj proszę moderację, żeby pisać, że Łosiu na relacji z Lwowa nie wita się indywidualnie, wita się zbiorczo i po powrocie. Znaczy Pawlos tu może nie, że nadaje z Lwowa, więc się nie wita, więc z powodu tego, że mocno nawija o relacji, to się nie wita. No dobra, nieważne. Dobra. To co? Witam, moi drodzy, w knajpie, która jest tuż przy takim wielkim deptaku w centrum Lwowa. Za moimi plecami tam daleko jest ten deptak. Jest tam także opera, do której idziemy na godzinę 19. Nie wiem, na jaki spektakl. Tu znajomi troszeczkę, tak pozwoliłem sobie im zrobić mi niespodziankę, wybrali temat. Ja się oczywiście do nich podłączam. Chciałbym zobaczyć, no bo ta lwowska opera generalnie jest taka, no znana generalnie z tego, co tam wystawia, no i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ja w operze może byłem ze dwa razy w życiu i jakoś nie jestem generalnie fanem tego typu rozrywek, ale skoro znajomi mówią, że warto, to warto. No. Natomiast zanim pójdziemy do opery, troszeczkę czasu jeszcze minie. Niestety tutaj jest głośno, więc może być problem z tym, żebyście mnie słyszeli, ale też nie chcę jakoś się tak zbliżać mocno, żebyście bardzo mocno tylko tamte moje usta widzieli. No, która jest godzina, powiedzcie, to żebym wiedział jakoś, jak czas kontrolować. No, a w międzyczasie powiem wam, co tam było dzisiaj, bo dzisiaj było też sporo zwiedzania, chociaż nie towarzyszyliśmy z Natalią długiej dużej grupie, tylko żeśmy się troszeczkę od niej oddzielili z tego względu, że oni chcieli iść do skansenu, a ja zdecydowałem się na wybranie troszeczkę innej trasy z tego względu, że wy żeście zagłosowali na inne tematy. Pamiętajcie, była ankietka. Trzy rzeczy, które miały najwięcej punktów, to było Muzeum Piwa, które dzisiaj odwiedziłem, Wysoki Zamek, który czy tam wzgórze zamkowe, które odwiedziłem wczoraj, oraz zwiedzanie knajpek z piwkiem i jedzeniem. Tutaj też jakby pod tym względem się wykazałem. No i dzisiaj udało się to Muzeum Piwa odwiedzić, a w międzyczasie Kolor zostawił subskrypcję. Bardzo proszę o serdeczny kurde i bęk dla niego. Niestety tutaj nie wiedzieć czemu nie ma powiadomień, a powinny być. No i niestety nic na to nie mogę poradzić, bo nie wyszły chyba, nie. No, Alertbox jest ustawiony. Po prostu nie wiem dlaczego nie widać. Nawet mi się na Activity Feedzie nic nie pojawia. No nie wiem, po prostu nie ma. Kurde i bęk dla Kolora. Upiorę spodnie Kolorem, dziękuję za wsparcie. Cieszę się, że się podoba. Mam nadzieję, że podobać się będzie. Moi drodzy, to Muzeum Piwa, które widzieliśmy, to był taki temat nieco zaskakujący dla mnie, z tego względu, że ono cieszyło się takimi sobie opiniami. Tam wiele osób mówiło, że nie warto, że coś tam. Ja poszedłem, byłem bardzo mile zaskoczony. No nie było to oczywiście takie Muzeum Piwa jak w Guinnessie, aczkolwiek jak byłem tam na miejscu, bo byłem jeszcze w Dublinie w tym Muzeum Guinnessa, to czułem porównywalny klimat. Tutaj nie dowiedzieliśmy się za bardzo, jak wyglądało robienie piwa, tylko jak wygląda historia piwa na tych terenach. Począwszy od tego, jak to się stało, że piwo przywędrowało do Europy, przez początki tego piwa w Europie, no i później po lwowskie piwowarstwo, czyli nasze tak naprawdę. Piwo lwowskie, eksportowe i tak dalej, i tak dalej. Zresztą całe muzeum, które w sumie nie jest za duże, nakręciłem dla was. Nakręciłem dla was, nagrałem z tego sporo materiałów, tak więc jak będę je pokazywał na streamie, który podejrzewam, że kilka dni po moim powrocie zostanie odpalony taki stream z relacji, to wam pokażę. A już szybko? Tak? No dobra. Dobrze, żebyśmy byli gotowi. No, bo tutaj czasami się długo czeka na to, aż obsługa przyniesie rachunki, a ja bym chciał, wiecie, być gotowy do opuszczenia lokalu,
żeby się absolutnie nie spóźnić. Sikor, ja mam nadzieję, że ty się na mnie nie obraziłeś, że cię tak obsztorcowałem, bo się przestałeś odzywać, a mi teraz tutaj będzie smutno. No, nie było to Muzeum Piwa, które, tak jak powiedziałem, całkiem fajnie wypadło. No, ono się mieściło tam kawałek dalej od centrum, więc przejechaliśmy się Uberkiem. Oprócz tego w centrum trafiliśmy do kawiarni, która się mieści w palarni kawy. I oni tam tą kawę rzeczywiście robią. I ta kawa, można się jej napić na miejscu. Ja sobie wziąłem taką strasznie mocną kawę, kurde, espresso i kwasior taki, ale rzeczywiście od rana, jak to wypiłem, to po prostu mi się paznokcie wyprostowały i bardzo mocno się obudziłem i było dobrze. Dobrze, te dwa miejsca żeśmy odwiedzili. Najpierw oczywiście była palarnia, później było to Muzeum Piwa i później poszliśmy do Kryjówki, lokalu, który nieco skandalizuje z tego względu, że jest stylizowany na taką, znaczy melinę, na Kryjówkę partyzantów UPA. Jak wiemy, historycznie nie było nam z nimi po drodze. Ja tutaj nie będę teraz tego tematu rozwijał. Może na streamie z relacji trochę poopowiadam. Nie, dzięki. To akurat wchodzą dzieciaki i kwiaty sprzedają. A to nie wiem, Sykstus, czy byłem. Ja wziąłem półmetrową kiełbasę, wziąłem, były pierogi, był barszcz. Znaczy tam, wiesz, no jest, ale to jest raczej na śmiesznie. Ta knajpa jest prześmiewcza, słuchajcie. Nie ma do niej takiego oficjalnego wejścia, jest tylko wielka kolejka i otwierają się drzwi. I otwiera tam gościu z pistoletem maszynowym i mówi, żeby podać hasło, bo jak nie, to was nie wpuści. Wchodzi się, zamyka się z wami w tym pokoju, bierze was na przesłuchanie, chociaż tam... Ja słyszałem na przykład, że mówią, że może Polaków nie, że trzeba powiedzieć, że Polaków nie ma, ale nic takiego nie było. Mimo, żeśmy nie mówili po polsku, tylko po angielsku. No on tylko powiedział, że Moskali nie. I tak to powiedział, że fajnie, że odwiedzamy, że zaprasza. No ale żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy szpionami, to musimy się napić po szociku takiej nalewki. No i tam żeśmy się, nalewka była paskudna, ale na pewno mały, fajny taki temacik na sam początek i żeśmy sobie to wypili i było spoko. Nalewka prawdy, być może. No i tak to wygląda. Generalnie jedzonko, no ta kiełba jest całkiem spoko, pierogi jak pierogi. Nigdzie tutaj nie mogę dostać takich pierogów ruskich, które robiła moja babcia, znaczy według przepisu bardzo podobnego do mojej babci, ale możliwe, że po prostu w tym miejscu ich nie serwują. A też jakby tak regionalnie nie jestem do końca zaznajomiony z tymi tematami, więc może to nie jest ten temat, aczkolwiek sporo zjadam, tylko muszę wam powiedzieć, że trochę wyszedłem z formy, jeśli chodzi o jedzenie, bo myślałem, że będzie lepiej. Tomek tutaj, niestety okazuje się, że jego brzuszek nie jest taki pojemny, jak był kiedyś i trochę kupstał. No, co ja tu widzę? Kubas, rozdawnictwo subskrypcji. Kubas, dziękuję za wsparcie, cieszę się, że się podoba. Mam nadzieję, że podobać się będzie. Kurde i bęk dla Kubasa i dla Sykstusa. Moi drodzy, właśnie dostaliśmy rachuneczek. Jesteśmy w restauracji Da Vinci. Możecie sobie wygooglać, gdzie jest Da Vinci Lwów. I piwko jest po 48 hrywien. Taki szybki przelicznik to jest razy półtora raza, czyli około 7,50. To jest taka cena mocno turystyczna. Ale dramatu nie ma. Znaczy 15 zł to za dwa jest. 15 zł to jest za dwa. Bo to jest cena za mnie i za Natalię. No. Co muszę powiedzieć? O, muszę powiedzieć, że mam brudną czapkę. Nie wiedzieć czemu. Się ufifrała. Właśnie, a propos tego, nie wiem, czy oglądaliście wczorajszy stream. Wczorajszy stream już nie udało mi się wrócić za bardzo. Po wczorajszym streamie do was, bo się gdzieś tam urwało w tej dzielnicy ten internet. Ale byliśmy w lokalu mocno inspirowanym Marvelem, czyli Stanley Lee Fan Bar. Kto obejrzał relację instagramową, to pewnie zobaczył zdjęcie menu. Bardzo sympatyczny bar, w którym było parę postaci, znaczy była wielka figura Hellboya, postacie Marvela były pomalowane na ścianach. Była też figurka Catwoman przed wejściem z nienaturalnie wielkim biustem. Zresztą też to wszystko wam obfotografowałem, mnóstwo zdjęć, mnóstwo materiałów nagrywania, tak więc
Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. No trochę lipa z tymi... Tak, no widzę. Co? Co to? To na dole jest. Nie rozumiem. No na samym dole, no jeszcze za serwis, bo już dojdzie. No to ale nie taki chytrus. No nie, dobrze, dobrze. No, ale generalnie ten lokal taki, żeśmy wypatrzyli go całkiem przypadkowo, ale bardzo mi wrażenie na mnie zrobił. I zresztą tam nagrałem materiał w środku, jak widać było, że filmuję, to barmanka chciała wejść na stół, żeby coś tam poświrować, znaczy na za barem tam wejść stół i rąbnęła głową o ten, o sufit i wszystko się nagrało, łącznie z rąbnięciem głową o sufit, tak więc będzie trochę bloopersów. Czy tam ciekawych ujęć, nie? Albo w ogóle, słuchajcie, żeśmy szli z Natalią i w przejściu podziemnym sklep z zegarkami, słuchajcie, zajebisty Rolex 510 hrywien, czyli 75 zł. Nie wiem, czy dzisiaj, jeśli nie będę przechodził tam, to czy nie kupię takiego Rolexa, słuchajcie, na giveaway, nie? Wyobraźcie sobie, giveaway dla subskrybentów, ukraiński Rolex. Testowiron nawet takiego nie ma, taki Rolex. 75 zetów, no a koniec. No, ale kupiłem szaliczek drużyny Karpaty Lwów, o której żeśmy sobie mówili. To jest drużyna, która gra w ukraińskiej ekstraklasie. Czyli już została podtrzymana ta tradycja. Tak. Została podtrzymana taka tradycja tego, że kupuję szaliki z miast, drużyn miast, które odwiedzam. Tutaj akurat nie byłem na stadionie, bo nie miałem za bardzo czasu, ale generalnie to szaliczki są. Mam też paczkę kawy do rozdania na giveawayku, bo tutaj w Lwowie bardzo mocno. Natalia, która godzina? Za 15. To powiedz, jak będzie... Za 15 już jest? No dobra, to ja już powoli będę was, słuchajcie, to dopiję tego browara. Ja zaraz was wsadzę w gimbala i będziemy szli, aż zasięgu nam starczy, tutaj za moim plecami na ten wielki deptak, to sobie po prostu zrobimy streama z przejścia. Czyli co, mówicie, że Rolex na giveaway dla subskrybentów będzie dobrym tematem? Łosiu na streamie Rolexy rozdaje! Kurwa! Musimy pójść tam, gdzie był ten Rolex, nie? A kupił to nie pewno. Ale jutro? Kto tutaj? Widzę, że coś ten... Panie Tekken, dziękuję za wsparcie. Cieszę się, że się podoba. Mam nadzieję, że podoba się będzie, kurde, i Bęgla Tekkena. No, ale ja się jeszcze nie rozłączam, moi drodzy, tylko zaraz będziemy działać. Kto musi lecieć, trzymajcie się. Czyli mówicie, że to byłoby dobre. Łosiu na streamie rozdaje Rolexy. Kolejny subek, tym razem od Sepka dla Kirci. Kircia, witam w gronie subskrybentów. Dzień dobry. Cieszę się, że się podoba. Mam nadzieję, że podobać się będzie. Dobra, uwaga, położę was na chwilę na stole, żebym, kurde, nie urwał, ty. Się nie chcę. O, uwaga, coś wcisnąłem. Dobra. Moment. Gdzie oni są? Nie wiem.